Z tej strony Fortnite TV, witam do kolejnego odcinku. Tak. Moi ulubieńcy. Tak, dzisiejszym moim gościem w odcinku jest Przemo Pasjonat, witam go, jest właśnie, testujemy. Pizzę Margaritę. No dobra, to teraz przejdziemy ogólnie do testowania owej pizzy. Myślę, że będzie smaczna, dali nam. Na ową pizzę zapłaciliśmy 30 zł, dali nam sos czosnkowy i sos i boże i ketchup. Pizza, no ogólnie ta pizzeria miała 4,6 gwiazdki na 5. No to naprawdę bardzo dobra ocena użytkowników Google. Mam nadzieję, że ogólnie wychwalali tą pizzę mieszkańcy i goście owej pizzy i mam nadzieję, że ogólnie nam zasmakuje. No to teraz przejdziemy do konsumpcji owej pizzy. Dobra, spróbuję najpierw bez sosu. Dobra, on pierwszy. Dobrze, teraz wezmę owo. I co Przemek, jest orgazm dla kubków smakowych? Orgazm to bym nie powiedział, ale pyszne jest. Pyszne? Tak. Dobra, czekaj, niech Mati coś powie, bo też ugryzł. Jest to pizza margherita 40 cm. Naprawdę wygląda bardzo smacznie. Jest ciepła, bardzo. I tutaj patrzcie. Te ciasto chrupkie są ten cebulasz. Tak, ciasto jest chrupkie. O tutaj widać, że przypieczone jest ten. I się chrupkie jest ogólnie słychać tutaj. Ciasto jest smaczne, odpowiednie proporcje, no i ogólnie no jeszcze parę gryzów wezmę i wydam ogólnie końcową cenę. Powiem tak, pizza jest ogólnie bardzo smaczna i bez sosu dam temu 9/10. Ty to wysoko. Jest naprawdę bardzo dobra i warto było poczekać te niecałe około pół godziny na tą pizzę. I teraz ogólnie Przemek przejdzie do konsumpcji kawałka z obydwoma sosami i on poda swoją opinię. Z ketchupem wyśmienita, bardzo dobra. Zaraz dojedziemy do białego. A ty Mati, jeszcze masz coś do dodania, bo on jeszcze nie doszedł do białego, to możesz coś powiedzieć. Jeszcze nie spróbowałem kawałka. I? Jak Przemek z białym? Sos jakbyś ocenił, powiedz mi. Powiem jak boczek. Bardzo dobrze naczoskowany. Także, no, wyśmienite. Bardzo dobre. W rankingu margaryt, jak jadłeś w życiu, bo przyznam się jako kamerzysta, że nie jadłem, zaraz spróbuję co to jest, co byś powiedział, bo pewnie jadłeś nie jedną. Jak myślisz, Mateusz? Powiem tak, jak na polskie standardy, ta pizza margherita jest naprawdę wyśmienita, z tymi sosami, te sosy nie są... tańsze kółki z Biedronki, tylko naprawdę już takie czuć, że to jest naprawdę dobre jest. I z tym sosem, w sensie ta pizza z tym sosem naprawdę łączą się razem. Perfekt ogólnie, o tak powiem. I tak, teraz Przemo powiedz. Z sosami czy bez sosów ta pizza jest bardzo wyśmienita, moja ocena jest 10/10. No moja też ogólnie ocena. Naprawdę pizzeria jest na wysokim poziomie. Jestem w stanie powiedzieć, że te 4 na 6 to może. Niektórym oczywiście o gustach się nie dyskutuje. Ja bym temu z czystego serca dał 5/5 gwiazdek. I powiem o tak. Polecam ogólnie tą pizzę wszystkim lokalnym mieszkańcom, też oczywiście przyjezdnym, turystom. I coś mogę powiedzieć. Moim dzisiejszym gościem był Przemo Pasjonat. Dziękuję mu za obecność na odcinku. Zawsze można na nim polegać.
No i ogólnie subskrybujcie nasze kanały. Subskrybujcie nasze kanały, będzie link do jego kanału Instagrama w opisie. Łapcie, Boże, wchodźcie na jego kanał, zostawcie mu subskrypcję i łapki pod filmami. Mi też, wpadajcie też na mój kanał, zostawcie łapeczkę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco zarówno jak i z moimi filmami, jak i Przemka. No to do następnego odcinka. Cześć!